Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie na moim kanale. Na moim stole tutaj leżą trzy tomy serii kolekcji Hachette Marvel Origins. Tom pierwszy, tom jedenasty i tom piętnasty. Pierwszy Spider-Man, drugi, trzeci. No właśnie. To jest jedyna seria, którą kupuję w ramach tej kolekcji, o czym się mogliście już przekonać, bo miałem recenzję pierwszego tomu, który był super tani, który mi się bardzo fajnie czytało. Numer 11, czyli tom 11, czyli drugi numer Spidermana też był moim zdaniem fajny. Natomiast jak wygląda tom trzeci? Tom trzeci Spidermana lata z 1964 roku zawiera numery od 11 do 15 serii Amazing Spider-Man autorstwa Stan Lee i Steve'a Ditko. No i cóż, tak bardziej skrótowo zaczyna mnie trochę to męczyć. Znaczy, nadal to pod względem historycznym walorów tych, powiedzmy, tego, jak wyglądał komiks amerykański, co tam się tworzyło, jak kształtował się rozwój bohatera, rozwój jego galerii złoczyńców, debiuty różnych postaci, powroty, rozwój relacji, pojawienie się pewnych postaci tła, nadal jest to świetna lektura. Jeżeli chodzi o to, jak to się czyta, to już niestety jest pewnego rodzaju problem. Znaczy tak, tutaj mamy po pierwsze bohaterów, z tego co kojarzę, powracających, bo chyba Octopus był już w pierwszym tomie. Jeśli dobrze pamiętam, tak, był doktor Octopus był w pierwszym tomie. Tutaj mamy powrót doktora Octopusa. Jest ciekawie skonstruowane, bo tutaj o dziwo, znaczy o dziwo, to już się kształtowała ta metoda Marvela, że te postacie miały być nam troszeczkę bliższe, więc mieliśmy tutaj sytuację, że jest to nawiązanie z takim życiem osobistym, powiedzmy. Historia w ogóle dwuczęściowa, rzadkość, dość rzadkie. I tutaj była taka ciągła rywalizacja Petera z doktorem Octopusem, raz jemu jeden, raz on górą, raz ona górą, raz Spider-Man górą, raz Octopus górą i tak dalej. Troszeczkę takich naiwności, głupotek typu podkochiwanie się, czy powiedzmy miłostki między bohaterami, bo to są w sumie wszak nastolatki. Cały czas zapominamy. Ja czytając współczesnego Spidermana kojarzę go jako osobę dorosłą. 20 kilka lat, młody dorosły, samodzielny. A tutaj to jest jeszcze nastolatek, chodzi jeszcze do szkoły. I generalnie tutaj mamy pewnego rodzaju takie aspekty właśnie dzieciństwa troszeczkę. Z ciekawości oczywiście debiutują nowi wrogowie typu Mysterio. Cały czas coś, ktoś się pojawia. Tutaj jest Green Goblin. Green Goblin chyba tutaj nie debiutuje. Chyba on już był wcześniej, ale właśnie mi się to trochę zlewa już, kiedy, gdzie, jakie postacie debiutowały. Zobaczmy, tutaj był Elektro. Chyba nie było Green Goblina. W każdym razie tutaj mamy właśnie trochę powracających postaci, trochę nowych. Pojawia się na przykład Kraven, który jest ciekawy. Z rzeczy, która dalej mi się podoba, to właśnie to kreatywne rozpoznawanie, poznawanie nowych postaci. Czyli trzeba pamiętać, że tutaj Kraven pojawia się po raz pierwszy. Tutaj Spider-Man konstruuje swoje na przykład urządzenie do śledzenia przeciwników. Czułe na jego pajęczy zmysł. To są nowe rzeczy. Jeżeli dana scena, którą czytam w tym komiksie, wydaje mi się, że już go gdzieś kiedyś wcześniej widziałem. To jest błąd w założeniach, bo to ją widziałem później, czyli w latach na przykład 90. w jakimś serialu animowanym wykorzystali z tego motywu, który zadebiutował w tym komiksie, w tej historii. To nadal są komiksy niedoskonałe w swojej formie. Czasami mam wrażenie, że kreska Steve'a Ditko nie, trochę brakuje tutaj warsztatu, ciężko mi powiedzieć, jak to określić. W każdym razie to nie jest do końca taka kreska, jakby mogłaby być. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, zachowanie, no to są takie strzape akcje. Po pierwsze, no tutaj z czapy nagle pojawił się Hulk, żeby go wrzucić na okładkę, ale to ja rozumiem. Cały czas tak robimy, cały czas tak się robi, sprzedaje różnego rodzaju twory popkultury.
Oczywiście taka naiwność, dobroduszność związana z tym, że o dobra, będziemy kręcić film, podpiszemy umowę, no, odpiszą umowę z zamaskowanym Spider-Manem, no. Naiwne, no ale takie były czasy. Takie były czasy, bierzemy je z całym dobrodziejstwem inwentarza, z całymi wszystkimi zaletami, wadami. Dzięki temu jesteśmy w stanie dużo poznać, dowiedzieć się, jak to generalnie wyglądało. Oczywiście standardowe strony wprowadzające, które nas rzuca nas takim tekstem, że co tu się dzieje, czy wy to sobie wyobrażacie i tak dalej. No, praktycznie każdy zeszyt dokładnie zaczyna się jakimś takim wielkim punktem startu, takim przedstawieniem tego, co tu się generalnie będzie działo. No, chociażby tutaj, w początku, nie, Betty Brant rzuca, że nienawidzicie Spidermana, nie będzie nienawidziła do końca moich dni. Nie wiemy dlaczego, dowiemy się w zeszycie, więc to jest takie zaproszenie do lektury. Taka maniera, która wtedy występowała, teraz raczej już się takiego czegoś nie praktykuje. Co by tu jeszcze ciekawego wam powiedzieć? No, z rzeczy takich lekko frustrujących to kwestia podejścia cioci Maj. Ciocia Maj jest tutaj jeszcze bardzo, bardzo stereotypowo bez charakteru. W sensie Peter to biedny chłopczyk, delikatny, mój, napij się ciepłej herbatki, zjedz ciasteczko, bo jesteś taki wrażliwy. No, niestety, w pewnych momentach jest to mocno, mocno drażniące. Ale nie można zapomnieć, że to jest historia. To jest kawał historii amerykańskiego komiksu. Tak to się zaczynało, żeby mieć pewne elementy, które są dostępne dzisiaj, pewną mitologię, która istnieje dzisiaj w świecie człowieka pająka, od czegoś trzeba było zaczynać. I pod tym względem uważam ten tom za udany i planuję kupić kolejny, bo jednak pod względem historycznym, ciekawościowym jest to bardzo duży walor. Dowiaduję się, jak dani bohaterowie, jak dani wrogowie zaczynali generalnie. No tutaj mamy zapowiedź kolejnych tomów, czyli wchodzimy w Daredevila. Pierwszy tom o Daredevila. Jakby ktoś był zainteresowany, on powinien być gdzieś w okolicach 15, nie, co ja gadam, 30 sierpnia. Jakby kogoś interesowało, jeżeli dobrze liczę, to w okolicach 29-30 sierpnia powinien być ten tom dostępny. I co jeszcze wam mogę powiedzieć na koniec? Bardzo fajnie jest wprowadzona tutaj poza kadrem, dymkami narracyjnymi, rozmową, bardzo istotna postać ze świata Petera. Wprowadzona jest bardzo, bardzo ciekawie, zachęcająco. I to jest między powód, dla którego chcę przeczytać kolejny tom, bo zastanawiam się, czy ta pewna ikoniczna scena to już będzie w tym kolejnym. Z mojej strony to by było tyle. Napiszcie mi, czy to czytacie, czy w ogóle czytacie tą serię Marvel Origins, czy jednak takie ramotki z lat 60. to w ogóle nie wasza bajka. To byłoby o tyle. Cześć!